Cześć, zapraszam na filmik, jak zrobić peeling kawowy. Moja wersja to peeling kawowo-kokosowy. Co nam będzie potrzebne? Kawa mielona, zaparzona i odcedzona, zredukowana woda. Olej kokosowy i jakieś foremki. Ja do swojego oleju dodałam jeszcze olejek ze słodkich migdałów. I już dodajemy. Ja sobie teraz to dobrze wymieszam. I jak widzicie, on już taki jest dość się robi już płynny, bo już przy samym mieszaniu on też robi się właśnie konsystencja płynna. I to już jest gotowy peeling. Następnie bierzemy jakieś foremki do muffinek, będą za duże, do babeczek i przekładamy do nich. Następnie wkładamy na godzinę, pół godziny do zamrażalnika i mamy takie ładne w formie i piękne w zapachu kostki naszego peelingu kawowego. Ok, tu moje babeczki peelingowe są już gotowe, żeby je włożyć do zamrażalnika, ale chyba nie wspomniałam, że żeby wykonać ten peeling, to musimy mieć jakie są te miarki, czy to będzie 100 gram, 200 gram, 250. Najważniejsze, że musimy trzymać się, żeby była jedna miarka oleju kokosowego i dwie miarki zaparzonej kawy. I tak po 20 minutach spędzonych w zamrażarce wyglądają nasze peelingujące babeczki. Bardzo łatwo wychodzą z form silikonowych. Można je trzymać w zamrażarce w formie silikonowej, bądź też przyłożyć po prostu do woreczka foliowego i za każdym razem sobie po prostu wyjmować po jednej babeczce. Ja właśnie tak sobie przełożę je do woreczka foliowego i będę trzymała w zamrażarce. I przed każdym prysznicem, kiedy będę chciała z nich skorzystać, wyjmę sobie jedną. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam na następny filmik. Pa!